Bardzo chciałam zawsze pojechać do Izraela. Aż mi się chce płakać. Ale jestem w ogóle szczęśliwa, że mogę tam być. Dlatego, że będąc tam, po prostu zobaczyłam, że Jezus był człowiekiem. I to jest takie bliskie mojemu sercu. Zobaczyłam też, że musiał rozwijać swojego wewnętrznego człowieka i musiał wierzyć. Nie ominęło go to. I chciałabym dzisiaj, tak jak to kiedyś Artur powiedział, że prorok przychodzi, otwiera głowę i wsadza prawdę. Chciałabym dzisiaj, żeby ta prawda zapadła w nas ostatecznie na temat definicji wiary. Jaka jest definicja wiary? A wiara jest pewnością tego, tak? Czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Bóg, w którego uwierzyłeś, to niewidzialny Bóg. Bóg, któremu oddałeś swoje życie, to niewidzialny Bóg. A więc na początku swojej drogi, na początku każdej sprawy, o którą zaczynasz wierzyć, nie chciej od razu widzieć. Nie chciej od razu widzieć rzeczy. To jest bardzo mega ważny temat. Potrzebujemy się dalej rozwijać w wierze. Religia pędzi nas ponad naszą wiarę. Religia zawsze będzie pędziła ponad naszą wiarę. Dlatego, że diabeł chce, żebyśmy się pogubili i powywracali tutaj w tym życiu. A Bóg chce, żebyś Jemu wierzył. Wierzył w Niego, to jest primo. A dwa, to jest wierzył Jemu. I tak jak ostatnio głosiłam na temat prawdy, uważam, że tak jak prawda jest wyświechtana i źle zrozumiana, tak samo mega źle zrozumiany jest w ogóle temat wiary. Rozumiecie? Kiedy wierzę, to już nie pytam. Ludzie często obrażają się. Mówią, no ale to czy jest coś w tym złego? Ja mówię, nie, to nie o to chodzi, że jest coś w tym złego. To chodzi o to, że nie wierzysz. Chodzi o to, że nie wierzysz. Kiedy notorycznie musisz mieć potwierdzenie od kogoś, tak? To znaczy, że ty nie masz tej pewności. To znaczy, że nie masz tej pewności. Bóg, w którego uwierzyłeś, to niewidzialny Bóg. Zobaczcie. Dopóki nie zmienisz swojej duszy i ktoś nie zobaczy przemienionego twojego życia, jak komuś udowodnisz swoje zbawienie? To tylko dla ludzi to nic nie znaczy, powiesz, wiem, że wiem, że wiem. Mój duch wespół z Duchem Świętym świadczy, że dzieckiem Bożym jestem. No ale dla świata to jest w ogóle heroiczne, rozumiecie? To jest dla świata niezrozumiałe. Uwierzyłeś w Boga, uwierzyłeś Jego ofierze, tak? Uwierzyłeś w to, czego nie widać, tak? Wyznawałeś to, proklamowałeś to i ta prawda stała się twoją prawdą oczywistą, stała się twoją pewnością. Rozumiecie? Tego się nie przyjmuje przez nałożenie rąk, tak? To się przyjmuje, a wiara jest ze słuchania słowa Chrystusowego. Kiedy rozważamy życie Jezusa, tak? To wiara jest dla nas coraz bardziej zrozumiała. Chcę wam powiedzieć pewną rzecz, miałam tego nie mówić, ale powiem to. Teraz, kiedy byliśmy w tym Izraelu, chrzciły się nasze dzieci. Między innymi chrzciła też się Sara. A przed wyjazdem Sarcia powiedziała do Artura, że chce się ochrzcić. Kiedy pojechaliśmy tam nad ten Jordan, żeby dzieci się ochrzciły i tak dalej, Artur się przebrał. Sara założyła strój kąpielowy i wiecie, weszła do wody i wyszła z tej wody i mówi: zimna woda. Zimna woda. Spojrzeliśmy się na siebie. W ogóle wiedziałam, że albo Artur to wyprostuje, albo ja to wyprostuję. Wziął ją Artur za ramiona i mówi: posłuchaj, czy uwierzyłaś w Jezusa? Czy Jezus to twój Pan i Zbawiciel? To nie było przyjemne. Zimna woda? Czy
czy jesteś pewna tego, co chcesz zrobić? Czy jesteś pewna tego, że Jezus Chrystus zamieszkał w tobie? To nie było przyjemne, ale to jest miłość. To jest miłość. Sara się wyprostowała, popłakała się. Tata ją poprowadził w modlitwie i ją ochrzcił. Dlaczego to zrobił? Dlatego, że tak bardzo ważne jest, aby każda prawda była twoją prawdą osobistą, powiązaną z twoją wiarą osobistą, a nie dlatego, że ktoś cię gdzieś wykopał. Tam się chrzcili masowo wszyscy, w różnych strojach, koronach, szatach, butach. Rozumiecie? Ale tak bardzo jest ważne, czy to, co proklamujesz, czy ty naprawdę w to wierzysz? Czy ty naprawdę w to wierzysz? Ja to w ogóle mówię, Boże, dziękuję ci, że mogłam tam pojechać do tego Izraela, ponieważ przede wszystkim padł we mnie fałszywy mit. Ludzie przywożą stamtąd fałszywe, przekłamane odczucia. Idziemy sobie po tej Jerozolimie i tam w ziemię jest wbudowane, nie wiem, czy to pianino, czy to fortepian, i siedzi jakiś człowiek i gra, i śpiewa w ogóle kochana Jerozolimo. Moja Jerozolimo. I między innymi ludzie, którzy nie mają jak gdyby poukładanego życia wewnętrznego i nie wierzą Bogu, stają przy takim gościu i mówią, ale namaszczenie. A my idziemy i Artur mówi, a Zdzisława Sośnicka śpiewa Warszawo moja stolico. To jest ten sam kibel. Rozumiecie? To nie jest namaszczenie. Ja trwam w wierze, chodzę w moim życiu w wierze i rozwijam mojego wewnętrznego człowieka. Więc jestem bardzo świadomym człowiekiem i kiedy staję wśród takich sytuacji, to tak rozpoznaję duchową rzeczywistość. Mówię, to nie namaszczenie, to lewy ogień. Rozumiecie? To ma Bóg dla nas. To ma Bóg dla nas. Ale każdy z nas musi zadać sobie pytanie. Bo tu nie chodzi o to, czy ty wierzysz, że Jezus umarł i zmartwychwstał, ale czy ty każdego dnia wierzysz Jezusowi? Jak wierzymy w ogóle w całą wymianę krzyżową? Czy my widzimy tą wymianę krzyżową? Uwierzyliśmy w wymianę krzyżową. Kiedy ona staje się dla nas realna? Wtedy, kiedy zaczynamy w nią wierzyć. Rozumiecie? A kiedy poczuję? Nie wiem. Tu w ogóle nie chodzi o poczucie. Rozumiecie? Bo to w ogóle nie jest wiara. Pamiętam, jak na początku mojego chodzenia z Bogiem miałam duży problem z Trójcą Świętą. W ogóle mówię, jak w ogóle usłyszałam, to mówię, no dobrze, Bóg. Ale jak? W Trójcy jedyny? To w końcu jak? Kogo słuchać? Komu się podporządkować? Bogu? Jezusowi czy Duchowi Świętemu? Ale jasne. Mówię, ja jestem prosta. W życiu nie pojmę tej sytuacji. I wiecie, z uwagi na to, że ja rozwijałam swojego wewnętrznego człowieka, natychmiast do mnie przychodzi informacja. Jesteś wierząca. Masz w to uwierzyć. A ja poukładam to w twoim umyśle. Raz zadałam to pytanie. Uwierzcie mi, że przestałam to w swojej głowie rozważać. Uwierzyłam. I przestałam kombinować. I natychmiast następnego dnia ja mam ułożoną tą informację. W jaki sposób? Moja dusza nie krzyczy o odpowiedź. W taki sposób mam to ułożone. Moja dusza nie krzyczy, że chcę tej odpowiedzi. Rozumiecie? W wierze postanowiłam zrozumieć tą sytuację. Biblia mówi, że badacie pisma. A do mnie przyjść nie chcecie. A pisma składają świadectwo o mnie. Cała Biblia składa świadectwo o Jezusie. Cały Izrael składa świadectwo o Jezusie. My nie pojechaliśmy, generalnie ja nie pojechałam tam badać ziemi. Ponieważ jak podeszłam do ściany płaczu, podeszliśmy razem, natychmiast mnie i Julitę skierowali na prawą stronę. Chłopcy musieli iść w lewo, my na prawo, więc poszłyśmy tam na prawo. Ja w ogóle podchodzę, mówię, ale jazda. Wiecie, w ogóle kobiety podchodzą twarzą do przodu do ściany płaczu i odchodzą również tak, żeby się nie odwracać ścianą, w ogóle plecami do ściany. Wiecie, jakaś tam jedna na mnie wlazła, ja mówię, w ogóle co ja tu robię, w ogóle mówię, o Matko Boska, w ogóle rozumiecie, szok. Po prostu szok.
Kiedy będziesz rozwijał swojego wewnętrznego człowieka, kiedy będziesz wierzył, tak, to będziesz w ogóle coraz bardziej poznawał Jezusa. Kogo Jezus pociąga? Jezus jest w stanie pociągnąć tylko tych ludzi, którzy Mu wierzą, ponieważ ci, którzy Mu nie wierzą, to Jezus jest jedną wielką abstrakcją. Rozumiecie? Natomiast temat wiary jest jak gdyby takim tematem, który jest odrzucany, ponieważ w wierze należy być cierpliwym. W wierze należy być cierpliwym. I teraz wiecie, jak umysły są nieprzemienione, to nie chce się być cierpliwym w wierze. Tylko jest nagonka, bo ja już robię to, bo ja już robię tamto. Wiesz, należałoby już robić to. Ale Biblia też mówi tak. Zobacz, co masz. I tu chodzi o to, tu chodzi o stan twojej wiary. Zobacz, co masz. Na ile cię dzisiaj stać? Czy to, co robisz, masz na to wiarę, czy działasz na wyrost? Coś wam powiem. Sam się musisz w tym temacie osądzić. Musisz się sam osądzić w tym temacie. Czy miejsce, w którym jesteś, to jest miejsce twojej autentycznej wiary, tak? Czy miejsce, w którym jesteś, to jest miejsce na wyrost? Pamiętam, jak jeździłam do Artura do więzienia i opowiadał mi o tak zwanych, no, o tych wszystkich facetach, którzy siedzą w więzieniu. Wiecie, kiedy ja ich oglądałam na sali widzeniowej, to widziałam kozaków, po prostu kozaków. Ale wielu z nich siedziało potem wieczorami w celach i płakało do swoich poduszek. I często tak jest z ludźmi, którzy są w służbach, którzy działają ponad wyrost, czyli ponad wyrost swojej wiary. Mają super wyznanie, ale wieczorami płaczą do swoich poduszek. Wiecie, dlaczego tak się dzieje? Tak się dzieje dlatego, że miejsce, w którym na przykład jesteś, ty nie wierzysz jeszcze o to miejsce. Rozumiecie? Nie wierzysz jeszcze o to miejsce. Ja pamiętam, że na początku naszej drogi Bóg przez długi okres czasu powiedział do nas, żebyśmy głosili tylko i wyłącznie o Nowym Narodzeniu. Rozumiecie? Nowe Narodzenie. W ogóle, jeśli ten temat jest przekłamany, to i nadbudówka potem będzie również lewa. Jeśli temat Nowego Narodzenia jest źle zrozumiany, rozumiecie, jest zhumanizowany, to nadbudówka będzie lewa. Jeśli nie wierzysz w krzyż, jeśli nie wierzysz w ofiarę w ogóle krzyżową, tak, w ofiarę Jezusa, jeśli to nie jest autentycznie twoje, jeśli nie masz w tym pewności, to wszystko, co nadbudujesz, będzie lewe. Jeśli w wierze nie wyzerowałeś swojego życia, to cała nadbudówka będzie lewa. Lewa. To są lewe nadbudówki. Rozumiecie? Dlatego tak bardzo ważny jest temat wiary. Czy wierzysz? Czy wierzysz? Bo tak śpiewaliśmy, w modlitwie wytrwali, w wierze cierpliwi. Kiedy wyjeżdżaliśmy do Izraela, ubierałam się w łazience, zobaczyłam, że mam takie duże zgubienie pod pachą. Wiedziałam, że mam powiększone węzły chłonne w piersi, w której miałam raka. Co zrobiłaby dosyć normalna chrześcijańska dusza? Spanikowałaby. Rozumiecie? Nie panikuję już dzisiaj. Dopiero teraz Artur się o tym dowiedział. Rozwijam swojego wewnętrznego człowieka i chodzę w wierze. Rozumiecie? Dlatego tak bardzo łatwo jest mi dostrzec wszystkie lewe rzeczy. Bardzo łatwo jest mi dostrzec religię. Często ludzie się upierają, ja wierzę, ja wierzę, ja wierzę. Ja mówię, ale efektem wiary jest sukces i wpływ. Jeśli nie masz osobistego sukcesu i w osobisty sposób nie wytyczasz wpływu, to nie wierzysz. Ponieważ Jezus Chrystus miał osobisty sukces i wpłynął na nas. Rozumiecie? I skoro mamy Jego naśladować, to od Niego mamy się uczyć. To z Niego mamy brać przykład.
Tylko to jest kolejny temat, mega wyświechtany. Rozumiecie? To są w ogóle prawda, wiara, życie wewnętrznego człowieka. To są w ogóle tak wyświechtane rzeczy, że w ogóle głowa boli. Rozumiecie? Twoja osobista wiara doprowadzi ciebie do sukcesu w twoim życiu. W konsekwencji do tego, że będziesz wpływał na ludzi. Nie ma innej opcji. Jakiś czas temu zaczęłam się spotykać z taką dziewczyną u nas w Nasiolsku. I miałam takie wewnętrzne przekonanie, żeby w ogóle jej nic nie mówić. I ktoś może powiedzieć, no jak, to jesteś pastorem kościoła, dlaczego jej nie ogłosiłaś Ewangelii i tak dalej. A ja w ogóle miałam prostą informację. Nie rzucaj perł przed wieprzem. Rozumiecie? Dostaję prostą informację. Nie rzucaj perł przed wieprzem. Mówię, dobrze, czyli ja mam perłę, ona jest wieprzem. Nie rzucam perły przed wieprzem. Spotykam się z nią, rozmawiamy sobie i tak dalej. Ona w ogóle wie, kim ja jestem. I cały czas gdzieś między zdaniami zadaje mi różne w ogóle pytania. Znaczy w ogóle religijne pytania mi zadaje. Już wie, że jadę do Izraela. O, jak fajnie, na pielgrzymkę jedziecie, mówi. Ja też kiedyś pojadę. Ja mówię, słuchaj, bardzo ważna informacja. Ja na pielgrzymkę nie jadę. Ja po prostu jadę zwiedzić sobie Izrael, mówię, jadę na pielgrzymkę. I posłuchajcie, spotykam tak się z nią, w ogóle jej nic nie mówię, odpowiadam jej na jej pytania. I teraz słuchajcie, w ogóle kiedyś jak mi robiła paznokcie, to mówi, o tu takie ci strzelę, takie trzy gwiazdki, wiesz, bo trzymasz mikrofon, jak będziesz śpiewał, to tam będzie tak bardziej wygląda. Aha, oglądam, nie? I teraz posłuchajcie, idę do niej po raz kolejny, siedzę z nią i ona w ogóle patrzy na mnie i mówi, dlaczego nic tobie nie mówisz? Bardzo mnie to dotknęło, że powiedziałaś do mnie, że nie pojechałaś na pielgrzymkę do Izraela. Ja mówię, no bo ja nie byłam na żadnej pielgrzymce. Odpaliłam telefon, pokazałam jej zdjęcia. No, no ale gdzie tam byłaś w ogóle, wiesz? No, w ogóle wiecie, że w ogóle głodna religijnych informacji. Czy może tam dotykałaś tego miejsca w ogóle, gdzie pal był wbity i tak dalej. Ja nie, ale byli ludzie, rozumiecie, którzy w ogóle szmatami w ogóle tarli to miejsce, pocierali się w ogóle, tutaj żegnali się ręką, prawą, lewą, nogą w ogóle, dłoni robili. Posłuchaj, ja tego nie robiłam, wiem, mnie bardziej pustynia interesowała. I posłuchajcie, ona, jak gdyby na skutek tego, że ja jestem posłuszna wewnętrznemu człowiekowi, wierzę w mojego wewnętrznego człowieka, wierzę w to przekonanie, które mam. Ono jest ciche. Z uwagi na to, że chodzę z Bogiem i biorę swoją duszę na warsztat, tak? Więc jak gdyby coraz bardziej słyszę ten Boży głos. Więc nie rzucam pereł przed wieprzem, ale teraz się z nią spotykam i ona mówi, co ty tam w tym kościele śpiewasz? Ja mówię, no prowadzę uwielbienie. A to co znaczy? Ja mówię, chcesz posłuchać? Tak! I posłuchajcie, biorę ją do samochodu, bo akurat miałam płytę. Wzięłam ją do samochodu, odpaliłam tą płytę i ona tam kilkanaście minut posiedziała ze mną w tym samochodzie. Duch Święty zaczął ją dotykać. Rozumiecie? I w ogóle nic ja dalej nie mówię. Dalej ją zostawiłam. Ja nie mówię oczywiście, że ty masz brać z tego przykład. Ty masz brać przykład ze swojego wewnętrznego człowieka. Rozwijaj się w wierze i rozwijaj swojego wewnętrznego człowieka. Czemu bardzo mało widać, jak gdyby takich rzeczy, nie wiem, wiecie, przełomów trwałych i tak dalej, ponieważ rzeczy, które się dzieją, nie są połączone na przykład z twoją wiarą. Coś tam wziąłeś, usłyszałeś, ale potem nie trwałeś w tym, w sposób cierpliwy. Nie trwałeś. Wierz Jezusowi każdego dnia. Wiecie, to jest tak na w ogóle, diabeł będzie chciał, żeby świat i wszyscy dookoła ciebie tak wokół ciebie krzyczeli, żebyś ty w ogóle nie słyszał tego swojego wewnętrznego człowieka. To jest diabeł chce cię zdominować. Rozumiesz? On cię chce zdominować krzykiem tego świata, rozumiecie? Nieprzemienioną twoją duszą, nieprzemienionym twoim umysłem. Chce cię zakrzyczeć. Chce krzyczeć do ciebie, żebyś nie słyszał tego cichego, wewnętrznego człowieka. Jak wiele osób z was ignoruje głos wewnętrznego człowieka. Idziecie za
czymś widzialnym i słyszalnym. Często to nie jest Duch Święty. Potem są z tego same problemy. Trzeba się zawracać. Tak? Potem mamy jakieś konsekwencje. Zobaczcie, to są wszystko błędy. Ktoś może powiedzieć, czy to jest grzech? Tak, to jest chybienie celu. To jest jakiś tam grzech. Należy się od tego odwrócić, przeprosić za to Boga, podziękować, tak jak dzisiaj śpiewaliśmy. Dałeś mi życie swe. W wierze będę rozwijać się. Tak? Będę rozwijał mojego wewnętrznego człowieka. Czemu tego ludzie nie chcą robić? Bo to jest niewidoczne. Rozumiecie? Na razie jest niewidoczne, ale jak potem wystartujesz z takim wewnętrznie zbudowanym człowiekiem, to zobaczysz w ogóle, jak to działa. Zobaczysz, jak to działa. Ja jestem dzisiaj zaspokojonym, szczęśliwym i bezpiecznym człowiekiem. Rozumiecie? W Chrystusie jestem zaspokojona, bezpieczna i pewna. Cokolwiek robię, to robię z pułapu pewności. Czemu to robisz? Bo pewność mam. Skąd? Bo z Jezusem chodzę. Nikt mnie nie pcha, nikt mnie nie wykopał. Rozumiecie? Mam tę pewność. Poświęciłam czas w moim życiu, może mi to w ogóle jakoś wolniej szło, niech tobie idzie szybciej w imieniu Jezusa. Ale ja mam dzisiaj wpływ. Rozumiecie? Mam osobisty sukces i mam wpływ na ludzi. Twoja osobista wiara da ci twój osobisty sukces. W ogóle jest wszystko wyśmiechtane. Rozumiecie? Wszyscy chodzą, o, na ulicy. Chcesz oddać życie Jezusowi? Ale po co? Ale po co? Tak się nie głosi Ewangelii. Chcesz oddać życie Jezusowi? Chcesz oddać życie Jezusowi? Po cholerę. Czemu zrobiliśmy to z Sarą? Dlatego, że ja chcę mieć pewność, że Sara wie, że wie, co wydarzyło się w jej życiu, że chrzest to jest proklamacja, tak? To jest prorocza proklamacja, że zostałaś zanurzona w śmierć Jezusa i razem z Nim wespół wzbudzona, a nie jakaś religijna zajawka. Rozumiecie? Na wycieczce też mówię do niej, dlaczego mówisz cały czas o Jezu, o Jezu, o Jezu? Dlaczego to robisz? Patrzy na mnie. Ja mówię, tak Cię kocham, że Ci to mówię. To nie jest miłe. Dlaczego to robisz? Jezus to osoba. Jezus to osoba. Nie, w ogóle nie mów tak. Rozumiesz? Chyba, że za każdym razem zwracasz się do Niego i coś chcesz do Niego powiedzieć. A jeśli nie, to zwracam Ci na to uwagę. Powiedziałeś, że oddałeś życie Jezusowi. W ogóle proszę, wyprostuj to. Pokój w ogóle, że wzywasz imienia Bożego nadaremno. Rozumiecie? To są w ogóle rzeczy, o których rzadko się mówi. Rzadko się o takich rzeczach mówi. Rozumiecie? Kiedy będziesz wierzył Jezusowi, będziesz najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Jesteś wolny do tego, żeby w ogóle wierzyć Jezusowi. W ogóle dla mnie Jezus jest, to jest w ogóle dla mnie fenomen. On jest w ogóle dla mnie największym bohaterem. Rozumiecie? Jest dla mnie Jezus największym bohaterem. W ogóle rozważam i podziwiam Jego życie. Rozważam Jego życie i podziwiam Jego życie. W ogóle, wiecie, my często mówimy, jest nam trudno. Oczywiście ja nie chcę mówić, bo akurat Jezus tam się na tym terenie urodził, tak? I były takie warunki, a nie inne. Ale skoro On chodził jako człowiek w takich warunkach, rozumiecie, w takiej temperaturze, po takich skałach, i to On uwierzył, że jest Mesjaszem. Ty nie musisz w to wierzyć, że jesteś Mesjaszem. Ty masz uwierzyć w to, że On jest Mesjaszem. Rozumiecie? Ty nie musisz ponieść żadnej ofiary. To On musiał ponieść ofiarę. I w ogóle nie możemy tego porównywać. On nam przygotował rzeczy. On otworzył przed nami rzeczy. Jeśli będziesz miał dziury w swoim życiu, na pułapie wiary, w podstawowe prawdy Boże, poślizgniesz się. Być może wiele osób z Was już się ślizga. Jeśli będziemy mieli dziury w podstawowych prawdach, chociażby w wymianie krzyżowej, poślizgniemy się jak na skórze od banana. Rozumiecie?
chcę was z tym zostawić. To jest proste poselstwo. Ale chcę, żebyście dzisiaj, jeśli zaniedbałeś w ogóle życie w wierze, jeśli zaniedbałeś życie wewnętrznego człowieka, bo na przykład zobaczyłeś, że kurczę, tutaj już wszyscy ludzie w jakimś tam miejscu, wszyscy służą i tak dalej, a ja teraz, jak ja się teraz zajmę wewnętrznym człowiekiem, jak ja się teraz zajmę życiem w wierze, to mi to w ogóle zejdzie jakieś lata, wszyscy już coś tam będą robić, a ja taki w ogóle pączek tutaj będę się kręcił w ogóle wokół siebie. Ja sporo czasu kręciłam się wokół siebie. Rozumiecie? W ogóle zbudowałam moje życie. Zbudowałam moje życie w wierze i zbudowałam mojego wewnętrznego człowieka. Rozumiecie? Ponieważ inaczej ja bym się dzisiaj poślizgnęła. Podejrzewam, że gdybym nie miała zbudowanego wewnętrznego człowieka, gdybym nie miała doświadczenia prawdziwego Chrystusa, to ja bym do tego Izraela pojechała i ja bym się tam rozwaliła w ogóle, ja nie wiem jak co, jak jakaś układanka z klocków Lego. Mnie by ta muzyka tam być może w ogóle, nie wiem, bym się tak zaczęła tam kręcić z nimi wszystkimi. Rozumiecie? Ale ja po prostu popatrzyłam sobie na to, wiem, aha, to nie jest uwielbienie. To nie jest uwielbienie. To na przykład nie jest duchowe. To po prostu jakieś tam sobie inne. Rozumiecie? Izrael po prostu świecki kraj, tak? W ogóle bardziej mnie Palestyna urzekła i bardziej milsi byli dla mnie Arabowie niż Żydzi. Wiecie? Takie samo mam serce dla Żydów, jak i dla Palestyńczyków. Bo tak Jezus w ogóle ma. Bo tak Jezus ma. Rozwijajcie się w wierze, rozwijajcie swojego wewnętrznego człowieka. I teraz zobaczcie, tak jak często też śpiewamy, że głębina przyzywa głębinę, tak? Jezus nas nie może inaczej do siebie pociągnąć, jak przez wiarę. Jak przez wiarę. Jak my chcemy poznawać Jezusa, jeśli On rozwijał się w wierze, wchodził na różne tereny, tak? W ogóle zajmował poszczególne etapy w swoim życiu i obejmował je wiarą, to jeśli my tego nie chcemy zrobić, to jak my będziemy rozumieli Jezusa? Jak będziemy rozumieli Jego życie? Zakończymy tylko na tym, że przyjmiemy Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela i po prostu siadasz, Wiktor. Koniec ze zwycięstwem dalej. Tak jak Artur powiedział na samym początku, że największą rzecz masz poprzez to, że przyjąłeś Jego jako osobistego Pana i Zbawiciela. Jego krew obmywa Ciebie i masz niebo, ale żeby mieć tutaj szczęście na tej ziemi, trzeba chodzić w wierze. Trzeba chodzić w wierze, przyjaciele. To jest temat w ogóle, który gdzieś w ogóle religia chce go zepchnąć w ogóle na jakiś, w ogóle nie wiem gdzie, do jakiegoś rowu. Oczywiście to jest temat mega fundamentalny, natomiast my musimy powrócić do pewnych fundamentalnych w ogóle nauczeń, rozumiecie? Ponieważ tak, już różne rzeczy wiemy, ale wiedzieć to nie znaczy wierzyć. Różne rzeczy już wiemy, ale teraz należy w ogóle w te rzeczy wierzyć. Ja często śmieję się, wczoraj Wiktor do mnie mówi, chyba tam pojawiło kościoła jakieś plotki, w ogóle kurczę, wchodzę do Gullivera, spotyka mnie jakiś chłopak i mówi, ile ważysz? Słyszałem tam, że ważysz 100 kilo. A Wiktor przychodzi do domu i mówi tak, skąd on wie, ile ja ważę? Ja wiem, on do kościoła do nas przyjeżdżał, my prosimy o tobie też nagazanie, więc on wie. O kurczę, mówi, chyba tam pojadę z wami i powiem, że chodzę z tymi plotkami. Ale co ja chcę powiedzieć, jakiś czas temu miałam w ogóle sen. Śniła mi się Beatka i Michał, że mieli wypadek samochodowy, że uderzył w nich pociąg. I śniłam o sobie, że trzymałam małe dziecko na ręku i że upadł mi w ogóle z tych rąk, uderzyło tak głową o balustradę, w ogóle potoczyło się po schodach i tak dalej. I teraz coś wam powiem, zobaczcie, z uwagi na to, że rozwijam w ogóle swoje życie z Jezusem, tak? Rozwijam się w wierze, więc wstaję rano i w ogóle wiem, że sen nie dotyczy ani Beatki, ani Michała, ale mówię, w ogóle związałam jakieś śmiertelne, w ogóle wiecie, wypadek i tak dalej. Przychodzi Wiktor do domu rano i mówi, jechałem samochodem. Straciłem panowanie nad samochodem. Zblokowały mi się hamulce i zblokowała mi się kierownica. I teraz coś wam powiem. Ja uważam, że on nie poznał Jezusa, aczkolwiek nie wiem. Zachował się w samochodzie jak wierzący człowiek. Ludzie, którzy z nim jechali, zaczęli panikować. On się do nich odwrócił i powiedział w ogóle, zero paniki! Rozumiecie, w ogóle ma matkę i ojca wierzącego, w ogóle wie co zrobić, wie jak się zachować. Więc jeśli On wie, to my możemy też wiedzieć. Amen. Amen. Amen, też lecimy.
wszystko w swoim życiu, co mam, zbudowałem na osobistej wierze. Jak się dowiedziałem o istnieniu Kenneta Hagena, to nie istnieje. Przyznałem wszystkie jego książki. Czytałem wszystkie książki Dereka Prince'a, Johna Austina, Kenyona, Boczmana Nii, moje życie jest stabilne. O co chodzi w tym moim życiu? Ja się w ogóle nie liczę ze środowiskiem, które jest wokół mnie. Nazywany jestem chamem, arogantem, bydlakiem, antychrystem, różnym. A ja po prostu wierzę. Wierzę. I pamiętam, może to było 10 lat temu, może nie, 10 lat temu. Duch Święty jasno i wyraźnie dał mi do zrozumienia, że całe moje życie mam głosić wiarę. I że ludzie, którzy będą w moim życiu, którzy zaistnieją w moim życiu, mają stawać się tytanami wiary. Bo nie o to chodzi, żeby usługiwać ludziom. W charyzmatycznych ruchach, w których my jesteśmy ultracharyzmatykami, powszechna jest formuła usługi. I usługa jest rzeczą naturalną. Ona się mieści w kategoriach życia chrześcijana. Ona się mieści. Tylko to jest jakaś część. Bo to jest zawsze działanie zewnętrzne. Celem natomiast naszym jest to, aby każdy z nas, jak tu siedzimy, był tytanem wiary. Chodzi o to, żeby w jakiejkolwiek życiowej sytuacji, w której będziesz, nie był ci nikt potrzebny. Rozumiecie, o co tu chodzi? Nie mówimy o pysze. Absolutnie. Chodzi o to, żebyś był samodzielny w wierze. Dlatego też muszą zostać wyburzone w nas wszystkie elementy niewiary. Niewiara jest naszym największym przeciwnikiem. Diabeł bazuje na niewierze. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Jestem zdrowy. Niebawem pójdę, mam 46 lat. Niebawem pójdę, jeszcze nie mam na to czasu. Zrobię wszystkie badania. Od małego palca, od nogi, zapłacę za to dużo pieniędzy, wiem o tym. Wszystko to umieszczę w internecie. Mam dosyć chorych chrześcijan. Po kokardki. Pomódź się o mnie, pomódź się o mnie, pomódź się o mnie. Kuryblek przyjeżdża, on się o mnie pomodli, będę uzdrowiony. Bóg by się o ciebie pomodlił, byś był dalej chory. Bóg o ciebie pomodlił, byś umarł. Na chorobę, którą masz, cię wsmogło w tobie, się Bóg o ciebie pomodlił. Do siebie samego. Dość mam. Mam dość biednych chrześcijan. Pomódź się o mnie, o przełom finansowy, pomódź. Przełom. Mam dość zakupionych chrześcijan. O co chodzi? O co chodzi? O jajco. Mam dość odrzuconych chrześcijan. Nikt mnie nie lubi. Tak jestem samotny. Lider znowu mnie to powiedział. Co mam zrobić? Zabij go. Zabij swojego lidera. Na najbliższej grupie. Zabij zakup. Wiecie, co wam pokazuje? Groteskową
groteskową historię Kościoła. Chorego, biednego, nieszczęśliwego, załamanego, liczącego na wielkich usługujących, którzy przyjdą i coś im zrobią w ich życiu. A Chrystus jest jadem! Chrystus nie ma na nazwisko Ceroński, Chrystus nie ma na nazwisko Pelegrin, Chrystus nie ma na nazwisko Kury Blake. Chrystus to Chrystus. Twój osobisty Chrystus. Codziennie. Na Izrael, codziennie zaznaczam, jest uwalniana przynajmniej jedna rakieta. Albo z Hamasa, albo z Hezbollahu. Codziennie. Przynajmniej jeden atak jest. Żadna nie spada na Izrael. Wiecie dlaczego? Bo tam na plażach stoją armaty antyrakietowe. Tam się opadasz. A 10 metrów od ciebie stoi dwóch żołnierzy i obsługuje rakietę, która uderza w tamte rakiety. Julita poszła do sklepu. W sklepie stoi facet. Gacie mu opadają dotąd, pół tyłka mu widać. Czekał jakiś drelichy ubrany, jakiś ten, ale pistolet włożony za gacie. Się schyla, człowieku. Tyłek, pistolet. Rozumiecie? Każdy człowiek jest przeszkolony. Ktoś mnie zapytał, czy Izrael ma dużą armię? Ja mówię tak, cała armia to Izrael. I cały Izrael to armia. Każdy mężczyzna na 2,5 roku do tego, do wojska, każda kobieta na 2 lata. Każdy człowiek do wojska. Dziewczyna 19 lat, karabin, człowieku granatnik i po zakupy. I oni tak chodzą. Jedni żołnierze w dresach, inni żołnierze w mundurach, inni w krótkich spodenkach. Rozumiesz, idzie gość, krótkie spodenki, plezerek, człowieku M16. Na plecach. I do autobusu wsiada. O co tu chodzi? Samodzielni są. Życie wiary. To samodzielne życie z Bogiem. Jesteśmy wspólnotą. Ale wspólnota to jest rodzina. I opiera się na miłości. Rozumiecie? Wspólnota nie jest po to, żeby przez cały czas wierzyć jedni za drugi. Bo w mojej Biblii nie mam nigdzie napisane, żeby wierzyć o innych ludzi. Ja mam napisane jedni drugich brzemiona noście, ciężary. Ja będę cię niósł w życiu, ja będę przy tobie. Ja się nie wycofam z twojego życia. Jak ty nie się nie zerwiesz, to ja się nigdy nie zerwę. Jestem uparty jak muł syberyjski, człowieku. Rozumiesz? Dlatego, że ja w wierze chodzę. Nie obchodzi nic. Pytajcie mojej żony, jestem taki uparty, w ogóle ja stoję w wierze, to jestem uparty. Rozumiesz? Ja już nie, ja nie dyskutuję, ja w ogóle nic nie mówię, nic. I ty to robię po prostu. W wierze. I tak musi mieć każdy z nas. I to jest dla każdego z nas możliwe, zaznaczam. Rozumiecie? Do mnie przychodzą setki SMS-ów. Pomódź się o mnie, pomódź się o mnie, pomódź się o mnie, pomódź się o mnie. Co mam? Jelita. To jest szaleństwo jakieś. Wiecie, o co chodzi? My mamy się modlić o siebie jak najbardziej, to nie to, bo, ale to są wszystko części życia. Ty i Jezus, to jest armia. I połączenie w miłości nawzajem, że życie się kładzie jeden za drugiego, bo to tu chodzi. To nie chodzi o to, żeby się za siebie modlić ciągle, to chodzi o to, żeby życie za siebie kłaść. Wiecie, o co chodzi? To troszkę o coś innego w Kościele chodzi. Ludzie myślą, że w Kościele o to chodzi, żeby się modlić o siebie. W Kościele o to chodzi, żeby dać się zarzmieć na kogoś. O to chodzi w Kościele. A w Kościele ludzie potrafią mieć fochy na siebie, obrażać się, rozumiesz? A potem i mówi, pomódź się o mnie, pomódź się. Ja mój Kościół to jest tak, że się o mnie nie modlę do drugiego Kościoła. Ty debilem jesteś zwykły, mówię i tyle. Człowieku.
To jest w ogóle weź. Ja nie pamiętam, kiedy ja uszedłem, żeby ktoś się modlił. Żebyście zrozumieli. Jeszcze raz mówię, to nie to, że my nie mamy tak... Chodzi o to, że nie możemy ustawicznie rosnąć w tej formule, że wierzymy jedni o drugich. Tak? Na różnych odcinkach życia człowiek ma trudno. Ja to rozumiem. I wtedy jest zbiorowa wiara. I my takiego człowieka bierzemy na plecy i go nosimy, idziemy z nim, ile trzeba. Rozumiecie? I się wtedy z nim idzie. Ale wiecie, co się robi? Leczy się go, rekonwalescencja, trening, klac w tyłek do przodu. Rozumiesz? Ale tak było mi dobrze. To dobrze, że ci było dobrze. No. Ale teraz lecimy do przodu. Heja. Wiara. Niech to brzmi w nas jak dzwon. I wiara w to, co On powiedział. Wiara w to, że On jest w tobie. Wiara w to, że On nie ma faworytów. W to wiara. W to wiara. Przyjaciele, stańmy, pomóż. Ja Tobie dziękuję za dzisiejszy dzień. Ja Tobie dziękuję w imieniu Jezusa, że Ty powołałeś nas do tego, abyśmy trwali w wierze w to, co Ty powiedziałeś do nas i o nas. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie za Jezusa. Za to, że On jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Ojcze, uwielbiamy Cię za to, że Święty Duch wiary jest w nas. Że każdy z nas osobno stoi przed Tobą jako Król. Uwielbiamy Cię, potężny Boże, za siłę wiary w nas. Za to, że myślimy w wierze, mówimy i czynimy. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że wiara nigdy nie zawodzi. Że gdziekolwiek nasza stopa ustaje w wierze, to te miejsce będzie wiecznie nasze. Ojcze, bez względu na to, czy będą to rzeczy duchowe, czy rzeczy fizyczne, wywyższamy Cię, potężny, wielki Boże. I deklarujemy naszą wiarę w każde Twoje słowo. W imieniu Jezusa. Amen.